Witam Cię na kanale Aktywna Słowianka. Dzisiaj yoga kundalini. Kriya, zestaw ćwiczeń na energetyzację kręgosłupa. Mówi się o tym, że stan naszego kręgosłupa, jego elastyczność pokazuje nam, ile mamy tak naprawdę lat, jaki tak naprawdę jest nasz wiek. Więc zadbajmy o ten kręgosłup, żeby był elastyczny, zdrowy i pełen energii przez całe nasze życie i jak najdłużej nam służył w zdrowiu. Można to osiągnąć właśnie przez regularne ćwiczenie, regularną praktykę tej kriyi z jogi kundalini. Całą jogę kundalini, każde ćwiczenie zawsze ćwiczymy z zamkniętymi oczami, wczuwając się w siebie. To jest zestaw taki początkujący. Usiądź w pozycji łatwej, wygodnie, idealnie wyprostuj kręgosłup. Głowę podwieś nad kręgosłupem, brodę przyciągnij troszeczkę do mostka. Zamknij oczy i zacznij oddychać. Głęboki, długi oddech. Poczuj, że zanurzasz się w siebie, zaczynasz być tu i teraz. I złóż ręce w mudrze modlitwy, kciuki przyłóż do mostka na wysokości serca i zaśpiewamy sobie 3 razy mantrę na rozpoczęcie jogi kundalini, na rozpoczęcie praktyki, taką otwierającą Ong Namo Guru Dev Namo. Weź głęboki wdech do mantry. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. I weź głęboki wdech. Wstrzymaj na moment i aktywuj mulbandę, czyli podciągnij mięśnie dna miednicy, wciągając lekko brzuch, tak jakbyś zaciskała wszystko od dołu, żeby wypchnąć energię z dołu kręgosłupa aż po czubek głowy. Wydech. Zrelaksuj. I zaczniemy kriję. Pierwsza pozycja, pierwsze ćwiczenie. Kładziemy w tej pozycji, w której jesteśmy, ręce z przodu na nodze, z przodu na kostce. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Głowa jest podwieszona, nie porusza się, poruszamy tylko tułowiem. Skieruj swoją uwagę na dół swojego kręgosłupa i powtarzamy to z zamkniętymi oczami 24 razy. I weź głęboki wdech. Wstrzymaj na moment
Aktywuj mulbandę, czyli podciągnij mięśnie dna miednicy. Wydech. I pozostań chwilę w rozluźnieniu. Poczuj, jak ci jest, jak się czujesz. Przejdziemy teraz do drugiego ćwiczenia. Będziemy robić to samo, tylko że w klęku, w pozycji skały. Siedzisz na piętach. Dłonie są oparte na udach, nie poruszają się. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Wdech do przodu, wydech do tyłu. Oczy zamknięte. 24 razy. I wróć do środka, weź głęboki wdech. Wstrzymaj, aktywuj mulbandę, wciągnij lekko brzuch. Wydech, zrelaksuj. I pozostań przez moment, poczuj, jak ci jest. I przechodzimy znowu do siadu skrzyżnego, do pozycji łatwej. Kładziemy dłonie na ramionach, tak żeby cztery palce były z przodu, kciuki z tyłu, ramiona równolegle do ziemi. Wdech lewo, wydech prawo. Wdech lewo, wydech prawo. 26 powtórzeń, oczy zamknięte. I wróć do środka, weź głęboki wdech, pozostając w pozycji. Wstrzymaj, podciągnij mulbandę. Wydech, zrelaksuj i pozostań przez moment. Poczuj, jak ci jest. Łapiemy się teraz tak zwaną niedźwiedzią łapą, jedna dłoń nad drugą, na wysokości serca. I będziemy poruszać takimi okrężnymi ruchami, raz jedną ręką, raz drugą, oddychając w tym swobodnie, również 26 powtórzeń. Oczy zamknięte, rozpocznij.
i wróć do środka, pozostań w pozycji, weź głęboki wdech, wstrzymaj, aktywuj mulbandę, wciągnij lekko brzuch, wydech, zrelaksuj i pozostań. Kolejne ćwiczenie, dalej siedzimy w pozycji łatwej, dłonie na kolanach, łokcie proste, plecy proste, broda przyciągnięta lekko do mostka. Wdech, klatka piersiowa do przodu, wydech do tyłu. Kolejna modyfikacja tego samego ćwiczenia, które było na początku. Oczy zamknięte, 24 powtórzenia. Wdech przód, wydech tył. I wróć do środka, weź głęboki wdech. Wstrzymaj, aktywuj mulbandę. Wydech, zrelaksuj i pozostań. Dalej siedzimy w pozycji łatwej. Dalej ręce na kolanach, wdech, ramiona do góry, wydech, na dół. Wdech dynamicznie do góry, wydech na dół, tak jakbyśmy strzepywały coś z tych ramion, zrzucały cały ciężar, jaki mamy. Rozpocznij, zamknięte oczy. Wdech góra, wydech dół. Dynamiczny, szybki ruch. Kontynuuj, pozostań w tym ruchu. Jeszcze troszeczkę. Pozostań. I weź głęboki wdech. Ramiona podnieś do góry. Wstrzymaj. Pozostań. Wydech, zrelaksuj. Poczuj, jak ci jest. I teraz delikatnie zacznij ruszać głową. Półokręgi, wdech w lewo,
Wydech w prawo. Wdech w lewo. Wydech w prawo. Poczuj, jak ci jest z twoją szyją dzisiaj. I zacznij powoli kręcić pełne okrążenia. 5 razy w jedną stronę. I delikatnie zmień kierunek 5 razy w drugą stronę. I wróć do środka, weź głęboki wdech, wstrzymaj, aktywuj mulbandę, wydech, zrelaksuj i pozostań przez moment. Kolejne ćwiczenie, łapiemy znowu niedźwiedzią łapę, czyli za palce się łapią dwie ręce, jedna na górze, druga na dole. Tym razem mamy dłonie na wysokości gardła. W tej pozycji, przy zamkniętych oczach, z prostym kręgosłupem, robimy wdech, zatrzymanie, zaciągnięcie mulbandy, czyli mięśni w namiednicy. Wydech. Całkowity wydech i mulbanda znowu na wydechu. Teraz ręce nad głowę przenosimy. Wdech, mulbanda, zatrzymanie, wstrzymanie powietrza. Wydech, ręce zostają, całkowity wydech i mulbanda. I wracamy na wysokość szyi, wdech, mulbanda, zatrzymanie. Wydech, całkowity, ręce zostają. Mulbanda. Ręce nad głowę, wdech. Wstrzymaj i mulbanda. Wydech całkowity, ręce zostają. I na całkowitym wydechu mulbanda. I ostatnia seria. Wysokość szyi, wdech. Wstrzymaj, mulbanda. Wydech, całkowity, ręce zostają. I mulbanda na wydechu. I ostatni raz wdech nad głowę. Trzymaj, mulbanda. Wydech całkowity, ręce zostają. Na wydechu mulbanda. I wdech, rozluźnij ręce. Pozostań przez moment. Poczuj, jak ci jest, jak się czujesz. I przed nami ostatnie ćwiczenie. Satkriya. Będziemy w pozycji skały. Siedzimy na piętach.
kręgosłup tutaj z tyłu ma być wyprostowany. Czyli nie zaginamy tak, żeby zrobić siodełko jak w gimnastyce słowiańskiej, tylko prosty kręgosłup. Stopy troszeczkę od siebie oddalone, równolegle do siebie. Ręce w mudrze modlitwy podnosimy do góry. Zaginamy wszystkie palce poza palcami wskazującymi. One będą wskazywały do góry. Ramiona koło uszu. Oczy zamknięte. I teraz tak, w tej pozycji będziemy robić, mówiąc sat, wciągamy brzuch, nam odpuszczamy. Sat, wciągamy pępek, nam odpuszczamy. Sat, pępek wciągamy, nam odpuszczamy. I rozpocznij. Sat, nam, 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 nam, sat, 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 nam, nam, sat, 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 nam, nam, sat, 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 nam, nam, sat, 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 nam, nam, sat, 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 sat, nam, 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 sat, nam. I weź głęboki wdech. Pozostań w pozycji, wyciągnij się maksymalnie do góry, wstrzymaj, zaciśnij mulbandę. Wydech, pozostań i mulbanda. Jeszcze raz wdech, mulbanda. I wydech, schodzą ręce bokami, głaszcząc naszą aurę. I pozostań przez moment. Poczuj, jak ci jest. Po tej kryi
Należy się położyć do relaksacji swobodnie na plecach na 10-15 minut. Bardzo ważne, żeby tą relaksację zrobić, bo wszystko wtedy w ciele się integruje, układa wszystko, nad czym popracowałyśmy przez całą kryję. I na koniec, po relaksacji, zawsze kończymy praktykę mantrą Sat Nam, która oznacza jestem prawdą. Złóż ręce w mudrze modlitwy. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. Sat Nam. Sat Nam. Dziękuję Ci bardzo. Niech Ci służy ta praktyka i niech pomaga również w ćwiczeniach później gimnastyki słowiańskiej poprzez elastyczny kręgosłup.